To już tradycja w Chełmsku Śląskim, w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Jak co roku odbywa się konkurs palm wielkanocnych? Wiadomo, mamy COVID. Panie dyrektorze, udało wam się to zorganizować? Tak, udało się i tradycyjnie w niedzielę palmową, czyli w niedzielę, która rozpoczyna Wielki Tydzień, spotykaliśmy się zawsze tutaj w kościele Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim, by uczcić jakby przybycie Jezusa do Jerozolimy i tradycyjnie poświęcić i też pokazać palmy wielkanocne. W tym roku praktycznie jest jubileusz tego konkursu, ponieważ odbywa się on po raz 20. Można powiedzieć, że mamy tradycję ponad 20-letnią, ponieważ w tamtym roku z uwagi na nieznane jeszcze zagrożenie nie odbył się ten konkurs, natomiast w tym roku oczywiście już jakby można powiedzieć, że nauczyliśmy się żyć z tym zagrożeniem, więc doszliśmy do wniosku, że warto, aby ten konkurs odbył się w tym roku i tak też zrobiliśmy. 12 zespołów zgłosiło się do konkursu, wśród nich 4 palmy rodzinne. Palmy zostały dostarczone do kościoła praktycznie z całej gminy. Zdarzało się tak, że we wcześniejszych konkursach również były zgłoszenia spoza gminy, natomiast w tej chwili z uwagi, tak mi się wydaje, że z uwagi na panujący COVID, no troszeczkę tych palm było mniej. Komisja odbyła się, znaczy zebrała się nie tradycyjnie podczas czy po mszy, tylko w godzinach, w których nie stwarzało zagrożenia zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Komisja była 3-osobowa i składała się z następujących osób: pani Grażyna Wołkowska, pani Teresa Sobala i pani Elżbieta Kapałka. Oczywiście komisja pośród wszystkich palm, które dotarły tutaj do kościoła, wyróżniła 9 palm, natomiast 3 palmy zostały nagrodzone od 1. do 3. miejsca. Pierwsza palma została wybrana przez komisję. Była to palma parafialna wykonana przez Violetę i Mirosława Antoniszyna oraz Dorotę Jarosława i Michała Tobiasz. Na pewno ten wkład włożony w tę palmę spowodował, że ta palma została wybrana jako pierwsza. Zresztą należy też podkreślić, że ta palma ma 17,5 metra. Mówimy o numerze 9. Tak, jest to palma oznaczona numerem 9. Naprawdę robi wrażenie i wszyscy myślę, że uznają, że ta palma zasługiwała na to, żeby to pierwsze miejsce zdobyć. Drugie miejsce to palma Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeciono w Chełmsku Śląskim. Jest to palma oznaczona numerem 8. Natomiast trzecie miejsce, palma Koła Gospodyń Wiejskich Bukowianki w Bukówce, palma z numerem 7. Wszystkie palmy, trzeba podkreślić, że były piękne i komisja naprawdę bardzo miała trudny orzech do zgryzienia, żeby wybrać te 3 najładniejsze i największy wkład, który został włożony w palmę. Komu należy podziękować? Bo wiadomo, Miejsko Gminne Ośrodek Kultury to organizuje zawsze. No przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy palmy oczywiście przygotowują i dostarczają tutaj do kościoła Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim. Natomiast no, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zawsze przygotowuje ten konkurs, oczywiście ze wskazaniem tutaj z Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim, który nadzoruje główną pieczę nad tym konkursem, sprawuje. Więc i myślę, że też należy się podziękowania gminie Lubawka, która tak naprawdę przygotowuje budżet i z tego budżetu również wynagradzamy wszystkich tych, którzy przygotowują palmy.